Siemaneczko widzowie, z tej strony Godlike. Dziś zajmiemy się nie kolejną recenzją, natomiast również tematem z grami związanym, czyli streamingiem. Może pamiętacie, że w tamtym roku testowałem wszystkie duże usługi streamingowe, to był wtedy GeForce Now od Nvidia, Xcloud od Microsoftu oraz PlayStation Now od Sony. No i wtedy ja powiedziałem, że bezapelacyjnym zwycięzcą tego wtedy testu został GeForce Now. Natomiast po paru miesiącach ktoś mnie spytał w komentarzach: Godlike, a co sądzisz o takiej usłudze Boosteroid? A ja tak mówię, o czym? Otóż okazało się, że na rynku jest jeszcze jedna ciekawa usługa streamingowa, o której wówczas w ogóle nie słyszałem. Wtedy obiecałem wam, że ja tą usługę przetestuję i teraz nadszedł na to czas. Ten film będzie więc takim swoistym uzupełnieniem poprzedniego testu streamingu. Jeżeli chcielibyście obejrzeć ten poprzedni film, to znajdziecie go teraz w prawym górnym rogu ekranu albo w opisie. A teraz serdecznie zapraszam was na test usługi Boosteroid. Na początek powiedzmy sobie, czym tak naprawdę jest w ogóle ta usługa i co może nam zaoferować. Boosteroid, jak ja już wcześniej wspomniałem, jest to usługa streamingowa pozwalająca nam na zdalne uruchamianie gier. No to fajnie brzmi, tak? Usługa do streamingu gier. Ale po co z czegoś takiego korzystać, skoro przecież gry możemy sobie odpalić normalnie na konsoli czy na kompie, nie? Otóż widzowie, żeby odpalić nowoczesne gry w dobrej jakości, musimy mieć albo bardzo mocnego kompa, albo nowoczesną konsolę, a korzystając z tej właśnie usługi, możemy zagrać w najnowsze gry w wysokiej jakości na niemal dowolnym urządzeniu. Od starego laptopa po jakiś tablet czy nawet telefon. Chcecie odpalić Call of Duty w 4K na najwyższych detalach na laptopie sprzed 10 lat? No to pójdzie bez problemu. A może chcecie pograć w Baldur's Gate 3 na tablecie? Możecie brać pada, zapraszam do zabawy, bo to też pójdzie. I teraz, jak to jest możliwe, że nawet na tablecie czy jakimś starym kompie możemy w te najnowsze gry zagrać, skoro te urządzenia są znacznie za słabe, żeby je odpalić? No to jest proste. My tak naprawdę na tych swoich urządzeniach w ogóle tych gier nie uruchamiamy. Usługa streamingowa ma to do siebie, że gry odpalane są na potężnych komputerach gdzieś tam daleko w serwerowni Boosteroid, a do nas przesyłany jest jedynie obraz odpalonej już gry. Czyli to jest coś takiego, jakbyście oglądali film na Netflixie, tylko że w tym przypadku wszystko dzieje się w czasie rzeczywistym. Oczywiście gry to nie filmy, tak? My w tych grach przecież musimy jakoś sterować. Poruszać bohaterem, wykonywać zadania i tak dalej. Właśnie dlatego komunikacja z serwerem, na którym odpalona jest gra, jest obustronna. My wysyłamy mu polecenia, które klawisze wciskamy na przykład na klawiaturze czy padzie, a on odsyła nam gotowy obraz. Całość musi działać błyskawicznie, żeby to działało sprawnie, żeby nie było później. Tak więc, jeżeli korzystacie z takiej usługi, to jedyne co wam potrzebne, żeby z niej korzystać, to jest szybki internet, najlepiej właśnie poprowadzony światłowodem oraz urządzenie mające przeglądarkę internetową, czyli komputer, tablet czy telefon. Od razu mówię, że to nie działa na PlayStation, bo tam nie ma przeglądarki. No i teraz wiemy, jak to działa. Teraz pytanie, co Boosteroid może nam zaoferować? Boosteroid, jako oczywiście typowy streaming, oferuje nam odpalanie gier w chmurze. Co ważne, jest to usługa oferująca jedynie samą usługę grania, także w pakiecie nie otrzymujemy gier, gry musimy sobie zakupić samodzielnie. Dokładnie w ten sam sposób działa też GeForce Now, który zresztą jest jego konkurencją. Gier natomiast nie musimy na szczęście kupować u samego dostawcy usługi, bo wystarczy, że mamy tą grę gdzieś tam na swoim koncie Steam, Epic Games czy Microsoft Store i już wtedy możemy ją odpalić poprzez streaming. To niby się wydaje takie oczywiste, nie? Natomiast w przypadku takiego Google Stadia, który już nie istnieje, na przykład tak nie było, tam trzeba było te gry jeszcze raz zakupić u samego dostawcy. Tutaj możecie odpalać swoje i to jest fajne, natomiast niestety nie wszystkie. Nadal są tutaj ograniczenia. Boosteroid według miłej pani Julii, z którą ja rozmawiałem mailowo, oferuje obecnie ponad 1000 gier w swojej ofercie. Sprawdziłem to i jest tam znakomita większość nowoczesnych hitów, jak i też sporo starszych gier. Zagracie m.in. w Starfielda, zagracie w Call of Duty Modern Warfare 3, Counter-Strike 2 czy Baldur's Gate 3. Ze starszych gier pojawia się też chociażby Arma 3 czy wszystkie gry z serii Dishonored. Co tutaj jest fajne, to jest fakt, że dzięki partnerstwu Boosteroida z Microsoftem możecie tutaj zagrać w gry z Game Passa. Także jeżeli nawet nie macie swoich gier, a opłacacie sobie Game Passa, to spokojnie poprzez ten streaming możecie sobie w te gry zagrać.
Oczywiście oprócz płatnych tytułów znajdzie się tutaj także darmowe gierki, jak na przykład Fortnite czy Overwatch 2. Ja w to akurat nigdy nie grałem, ale pewnie dla niektórych będzie to ważne. No i generalnie takie duże gry tutaj są, natomiast zdarzają się też wpadki. Ja osobiście chciałem wam pokazać też podczas testów grę Age of Empires 2. Ja ją mam w Microsoft Store i na Boosteroidzie ta gra owszem jest, natomiast jedynie w wersji Steam. Także ja odpalić jej w ogóle nie mogłem. Dlaczego tak jest, to nie wiem. Może to jest jakiś błąd. Może też pamiętacie, jak na teście streamingów z tamtego roku w GeForce Now pokazywałem wam taką grę X3 Terran Conflict. No to niestety tutaj też jej nie znalazłem, no i takich przypadków było jeszcze parę. Generalnie więc, jeżeli chodzi o gry, to tutaj jest całkiem w porządku. Jeżeli gracie w jakieś popularne tytuły albo gry free-to-play, no to na Boosteroid powinniście znaleźć je bez problemu, natomiast problem pojawia się jedynie, jeżeli macie zamiar bawić się w jakieś bardziej niszowe tytuły albo bardzo stare. No to dobra, to z grami jest nieźle, natomiast pytanie, jak teraz jest z kosztami? Tutaj pewnie spodziewacie się, że do wyboru będą różne pakiety. Wiecie, wiadomo jak to wygląda, droższe, tańsze, nie? No nie. Obecnie do wyboru w Boosteroid jest tylko jeden pakiet, czyli pakiet Ultra. Uprawnia on nas do grania w gry w 4K do 120 fps. Z moich testów wynika, że jeżeli korzystamy z tego pakietu, to otrzymujemy bardzo potężne maszyny wyposażone w bardzo szybkie karty graficzne, pozwalające nam na grę na ustawieniach maksymalnych. No i taki pakiet kosztuje obecnie 15 euro miesięcznie, czyli tak na około 65 zł. Można też ten koszt sobie troszeczkę obniżyć, jak wykupicie sobie na przykład pakiet półroczny. Ogólnie jest to całkiem tanio, bo na przykład porównując z GeForce Now'em, to tam podobny pakiet kosztuje 110 zł, czyli prawie dwa razy tyle. Także Boosteroid na pewno tutaj wychodzi korzystniej. Jak pewnie zauważyliście, jest tutaj jeden problem. Nie każdy ma ekran 4K, tak? Jeżeli ktoś chce korzystać ze streamingu, no to prawdopodobnie nie ma super telewizora, nie ma super komputera i monitora, tak? Dla wielu z was pewnie wystarczyłoby zwykłe Full HD, a tutaj pojawia się problem, bo takiego pakietu nie ma. Albo płacimy za ten najwyższy pakiet, czyli Ultra, płacimy za 4K, albo całujemy klamkę. Co ciekawe, kiedyś taki pakiet był, on się nazywał Standard i kosztował gdzieś takie 43 zł, i to myślę, że byłaby świetna propozycja dla większości z was. Niestety po jakimś czasie go usunięto, co moim zdaniem było wyjątkowo głupią decyzją i wielu z was może się tym zawieść. Obecna oferta jest więc przystępna cenowo, ale oferuje bardzo wysoki standard obrazu, który pewnie wielu z was w ogóle nie wykorzysta. Jest więc jednocześnie tanio, ale jednocześnie głupio. Ale załóżmy, że jednak chcemy kupić ten pakiet Ultra za 65 zł. Ja go otrzymałem do testów, sprawdźmy więc, jak się na nim gra. No i tutaj grać możemy na kilka różnych sposobów. Oprócz odpalenia streamingu po prostu w przeglądarce, możemy też skorzystać ze specjalnej aplikacji na Windows, macOS czy Linuxa, albo odpalić usługę na telefonie czy nawet telewizorze, bo tutaj są apki zarówno dla Androida, jak i Android TV oraz iOS, czyli w zasadzie wszędzie się grać da. Możemy korzystać z kontrolerów, możemy korzystać z myszki, także tutaj ograniczeń również nie ma. Niektórzy z was pewnie wiedzą, że na konsoli Xbox Series oraz Xbox One jest przeglądarka internetowa, no i tam też by można spróbować. No to dla was sprawdziłem i działa to tak jakoś trochę dziwacznie, z reguły nie działa, także generalnie testujcie to na komputerach albo na tabletach. Wróćmy jednak do normalnego użytkowania. Na samym początku ja przetestowałem właśnie tą usługę przez przeglądarkę, natomiast szybko okazało się, że o ile to działa całkiem dobrze, w przeglądarce wszystko jest ok, no to jest tutaj problem z obsługą niektórych przycisków na klawiaturze, takich jak na przykład Escape. W grach klawisz Escape oczywiście służy do wyjścia do głównego menu, natomiast jak jesteśmy w przeglądarce w trybie pełnoekranowym, to generalnie ten sam klawisz służy do wyjścia z tego właśnie pełnoekranowego trybu. Żeby uniknąć problemów, ja tutaj szybko zainstalowałem aplikację na Windowsa i to na niej się tutaj głównie skupimy. Interfejs jednak w tych aplikacjach, zarówno tej przeglądarkowej, jak i tej na Windowsa i na Androida jest bardzo podobny, także jeżeli macie inny system, to i tak wszystko będzie wyglądać tak samo, także tym się nie przejmujcie. Po odpaleniu aplikacji i zalogowaniu się, wyskoczy nam taki podstawowy tutorial objaśniający, jak działa sama aplikacja. To jest całkiem duży plus i przyznam, że ja też z niego skorzystałem, żeby właśnie ją poznać, no i pewnie wy też skorzystacie. Ten tutorial jest dość szybki, dość zwięzły, tłumaczy to, co powinien,
także nie powinniście mieć problemu z obsługą tej aplikacji. Poznacie także podstawowe skróty klawiszowe, jak na przykład Ctrl F2, pozwalający podczas gry na dostęp do ustawień streamingu oraz Alt plus Enter, służący do maksymalizacji okienka. Jeżeli gracie po raz pierwszy, no to teraz aplikacja poprosi Was o przetestowanie połączenia internetowego, bo to przecież właśnie po tym internecie będzie leciał obraz. No ja to oczywiście zrobiłem, no i tutaj mamy trochę zgrzyt. Ja mam łącze światłowodowe o prędkości 1 giga na sekundę, więc spodziewałem się tutaj, że będzie ping na poziomie gdzieś tak 10 milisekund, no może troszeczkę więcej, tak? Okazało się po tym teście, że jest aż 25 milisekund. Pamiętajcie, że im większy ping, tym większe będzie opóźnienie w samej grze. Ja szybko sprawdziłem na necie, o co tutaj chodzi. Okazało się, że sprawa jest trywialna. Otóż usługa Boosteroid nie ma serwerów w Polsce. Korzystając z Boosteroid w Polsce, tak naprawdę łączymy się ze Słowacją. A to jest już spory kawałek stąd. To jest spory minus, że nigdzie właśnie naokoło Polski, nawet chociażby przy granicy z Niemcami, nie ma innej serwerowni. Przez to wzrasta opóźnienie, a przy takiej usłudze opóźnienie jest przecież kluczowe. Ja mam tutaj akurat dość szybki internet, nadal to opóźnienie wynosi 25 milisekund, czyli no jest do przełknięcia, natomiast mogę sobie wyobrazić, że wielu z Was z gorszymi łączami będzie miało jeszcze gorsze wyniki. No ale przejdźmy dalej, jak skończymy test, no to możemy w końcu grać. Także pozostaje nam wybrać jakąś grę i odpalić. Ja już swoje konto wcześniej połączyłem z Microsoft Store oraz Steamem, także bibliotekę tutaj do odpalania mam całkiem sporo. Na pierwszy strzał ja tutaj wybrałem Arme 3. To jest taki symulator wojskowy, sławny z tego, że ma chyba najgorszy silnik na świecie, który działa źle nawet na najmocniejszych komputerach. Także będzie to świetny test, na ile mocna jest ta maszyna streamingowa. Wcisnąłem więc przycisk Play. Jak za każdym razem gramy, to aplikacja nam na szybko zmierzy właśnie jakość połączenia. Nie będzie to taki test jak wcześniej, tylko taki bardzo szybki. No i tutaj mnie czekała niemiła niespodzianka. Otóż na tym szybkim pomiarze wyszło mi opóźnienie 42 milisekundy, czyli już całkiem spore, co zresztą sam Boosteroid określił jako wynik niezbyt dobry. Natomiast jak to jest możliwe, skoro my dosłownie przed chwilą robiliśmy test połączenia, wyszło co innego? No spróbowałem jeszcze parę razy i było dokładnie to samo. Ja nad tym myślałem, widzowie, i z tego co widzę, to po prostu nie wszystkie gry znajdują się na wszystkich serwerach. Odpalając Arme 3 połączyło mnie więc nie ze Słowacją, z którą było właśnie te 25 milisekund pingu, ale jeszcze gdzieś dużo, dużo dalej wyszedł z tego ping naprawdę duży, czyli 40 milisekund. I to mnie martwi. Ale jedźmy dalej. Po tym teście odpala się już sama Arma, natomiast ta gra ma własny launcher, więc najpierw musi odpalić się Steam, a potem dopiero launcher, a na samym końcu gra. Natomiast jak ja zobaczyłem ten launcher, no to coś tutaj nie gra. Steam mi się co prawda odpalił, natomiast wyszło mi takie wyjątkowo małe okieneczko na środku ekranu, do którego prawie muszę używać lupy, żeby coś zobaczyć. No, ja już wtedy wiedziałem, o co chodzi, a chodzi o tak zwane skalowanie DPI. Jeżeli macie ekran wysokiej rozdzielczości, to pewnie wiecie, o co chodzi. Jak korzystacie z ekranu 4K, to trzeba ustawić specjalne skalowanie, żeby okienka programów były odpowiedniej wielkości, no i ja to skalowanie na komputerze też mam ustawione. Niestety aplikacja Boosteroid te informacje o tym moim skalowaniu nie przekazuje do serwera obsługującego streaming. A to duży błąd. To może z pewnością wkurzyć posiadaczy ekranów 4K, którzy takiego skalowania potrzebują. Na szczęście same gry tutaj już potrafią zrobić to skalowanie same, także w grach tego problemu nie ma, natomiast obsługa tego okienka mini Steama, który właśnie widzicie, czy też jakichś launcherów, może być przez to utrudniona. Gra się w końcu odpaliła, ja oczywiście od razu wlazłem w opcję. Okazało się, że maszyna streamingowa, na której ja gram, wyposażona jest w kartę graficzną Radeon 7900 XT, czyli jest to sprzęt z najwyższej półki. Ustawiłem więc od razu detale na maksa i odpaliłem scenariusz. Boosteroid tutaj w teorii powinien mi zaoferować nawet 4K w 120 klatkach, natomiast ta gra jest tak zrąbana, że te 120 klatek jest niemożliwe, więc sprawdziłem tylko 60. Po wejściu do gry zauważyłem jednak, że jakość obrazu wygląda tak sobie, no w 4K on powinien być bardzo ostry, a tutaj tak nie było. Jak pewnie jednak pamiętacie, Boosteroid oferuje tutaj ręczne ustawienia, także szybko wcisnąłem właśnie Ctrl+F2, ręcznie ustawiłem jakość na maksymalną wartość i powiem wam, że to cholernie pomogło.
Obraz od razu zrobił się bardzo ostry, wygląda właśnie tak jak 4K powinno wyglądać, czyli świetnie. Szkoda, że automat tego nie ogarnął, ale zawsze można to sobie naprawić ręcznie. No i po tych zmianach Arma 3 wyglądała i działała bardzo dobrze. Dostarczona maszyna widać, że była wyjątkowo mocna, bo nawet w tak gównianej grze jak Arma 3 wszystko działało płynnie. Detale były na maksimum, obraz był bardzo ostry, także pod względem jakości nie można tutaj nic zarzucić. Jest tutaj jednak pewien problem, którego ja się spodziewałem, a jest to opóźnienie. Pamiętacie pewnie, że w przypadku tej gry połączyłem jakimś serwerem bardzo daleko i był wysoki ping. No i niestety to ma wpływ na opóźnienie. Celowanie i strzelanie do wrogów, czyli podstawa Army 3, wypadła tutaj dość słabo. Cały stream co prawda działał naprawdę stabilnie, ale opóźnienie było widoczne i nie dało się wygodnie celować we wrogów. Grać się więc generalnie dało, natomiast przyjemne granie to tu już na pewno nie było. No dobra, ale to jest tylko jedna gra. Sprawdźmy teraz inne. Na drugi strzał poszedł Frostpunk 2. Co ciekawe, tą grę trzeba było najpierw zaktualizować, żeby ją się dało odpalić, co jest dość dziwne, bo przecież tam reklamowano, że żadnych update'ów nie trzeba robić, tak? Na szczęście to zajęło tylko kilka sekund, także umówmy się, problem to nie był, ale było to dziwne. Ponownie tutaj ja zostałem połączony z serwerem działającym niestety dalej. Niestety ponownie ping wyniósł duże 41 milisekund, ale jest to jednak inny rodzaj gry. Sprawdźmy więc, czy da się grać. Najpierw oczywiście trzeba wejść w opcję, tam pogrzebać sobie w grafice. Jeżeli oglądaliście moją recenzję Frostpunka 2, no to pewnie wiecie, że optymalizacja tam była do dupy. Także nie będzie zaskoczeniem, jeżeli powiem, że nawet na tak mocnej maszynie w 4K grać się nie da. Ja na moim osobistym komputerze trochę tą rozdzielczość właśnie niższą maskowałem używając technologii DLSS. Natomiast niestety serwery Boosteroid mają karty graficzne firmy AMD. Także z DLSS sobie nie skorzystacie. Niby pozostaje nam FSR, natomiast jego nie polecam włączać, bo krótko mówiąc zamienia obraz w gówno. Także skoro wszystko ustaliliśmy, przejdźmy do samej gry. No i Frostpunk 2 to jest gra strategiczna. W takich grach precyzja celowania nie jest już aż tak ważna, jak na przykład w poprzednio testowanej Army 3. Ponownie więc opóźnienie było wyczuwalne, natomiast strategii już to tak nie przeszkadza, spokojnie dało się w ten tytuł grać. Jeżeli chodzi o jakość obrazu, ona ponownie była bardzo wysoka, z samym połączeniem też nie było żadnych problemów, stream działał poprawnie, we Frostpunka 2 można było w tej usłudze spokojnie grać. Oczywiście sama grafika pozostawiała to prawda trochę do życzenia, natomiast to już jest wina samych deweloperów, a nie właścicieli usługi streamingowej. Tak więc w gry strategiczne możecie jak najbardziej grać nawet z tym większym pingiem ponad 40 milisekund, a dzięki potężnej maszynie będzie w nich naprawdę przyjemnie. Następnie przetestowałem jeszcze kilka gier, na przykład przetestowałem Call of Duty Modern Warfare 3, Counter-Strike 2, Euro Truck Simulator 2 i jeszcze parę produkcji. We wszystkich tych grach stream działał stabilnie, chociaż zdarzały się tam co jakiś czas jakieś kilkusekundowe przycinki, no to nie był to generalnie problem, ani razu łącze się nie zerwało, jakość obrazu była bardzo wysoka, a klatki nie spadały, czyli tutaj wszystko było ok. Co ciekawe, w przypadku Counter-Strike'a oraz Call of Duty, to akurat te dwie gry uruchomiły mi się z tego bliższego serwera w Słowacji, który oczywiście ma niższe opóźnienie. Dzięki temu nawet dało się grać w tak dynamiczne strzelanki bez problemu, co jest godne podziwu. Niestety problem jednak polega na tym, że nie wiemy tak naprawdę, która gra odpali się gdzie, zanim ją odpalimy. Jak już kupicie usługę, a nagle się okaże, że właśnie ta konkretna gra, którą chcecie zagrać, odpala się jedynie we Francji, czy tam jeszcze gdzieś dalej z dużym pingiem, no to po prostu możecie się wkurzyć. Także jeżeli chodzi o opóźnienie, tutaj jest niestety loteria. Z drugiej strony, jeżeli gracie w gry, które nie wymagają szybkiej reakcji, to nawet to nieco większe opóźnienie może być akceptowalne, jeżeli właśnie nie gracie w jakieś strzelanki. Jak widzieliście, w strategiach czy nawet w Euro Truck Simulatorze problemu nie było nawet przy większym lagu. Ja tutaj powiem, że trochę żałuję, że sama usługa nie oferuje tutaj darmowego testu, żebyście mogli sobie przetestować, jak to działa, zanim zapłacicie. Myślę, że wiele osób by to właśnie przekonało, a tak to pozostaje im po prostu zakup w ciemno. Skoro grafika i obraz były tak dobrej jakości, to postanowiłem przetestować jeszcze najbardziej ekstremalny scenariusz, czyli rozdzielczość 4K przy 120 klatkach na sekundę. No i przetestowałem, no i powiem wam, że szybko z niej zrezygnowałem.
Niestety w tym przypadku, to niezależnie od gry, jaką odpaliłem, zdarzały się dużo częściej przycinki, zdarzały się też przypadki gubienia dźwięku. Co prawda ani razu stream się nie przerwał, także nadal to działało, ale nie było to przyjemne doświadczenie. Jeżeli tylko przełączyłem się z powrotem na 60 Hz, no to nagle wszystko wracało do normy. Także jeżeli liczycie na gameplay w 120 klatkach w streamingu, no to tutaj raczej się rozczarujecie, bo to ustawienie działa po prostu mało stabilnie. Pewnie niewielu z Was z takiego ustawienia w ogóle skorzysta, ale skoro producent reklamuje takie właśnie ustawienie, to myślałem, że będzie ono działać, a tak niestety nie jest. Jeżeli chodzi więc o wyniki w grach, no to tutaj, jak widzicie, jest tutaj różnie. Jeśli chodzi o opóźnienie, to wszystko zależy od tego, z jakiego serwera nam odpali się gra. Jeżeli odpali się z tego bliższego, no to tutaj opóźnienie jest praktycznie niewyczuwalne, jest naprawdę dobrze. Można grać nawet w jakieś bardzo dynamiczne strzelanki. Natomiast często te gry odpalają się z tego dalszego serwera, gdzieś właśnie poza Słowacją. No i wtedy o graniu w jakieś bardziej dynamiczne tytuły możemy zapomnieć. To, co natomiast jest niezmienne, to jest bardzo wysoka jakość grafiki oraz obrazu, a to przy streamingu równie ważna kwestia. Szkoda, że automatyczne ustawienia co prawda na taką jakość nie pozwalały, natomiast żeby te ustawienia zmienić, ustawić sobie tą jakość na maksa ręcznie, no to jest kwestia zaledwie kilku sekund. Pod względem jakości obrazu oraz grafiki, Boosteroid może więc śmiało konkurować nawet z najlepszymi, czyli GeForce Now, a to zasługuje na uznanie. Sam stream również działał stabilnie przy wszystkich grach, jakieś mini przycinki występowały wyjątkowo rzadko i to też dobrze. Czas więc na podsumowanie. Jak widzicie, dzięki usłudze Boosteroid możemy zagrać w najnowsze gry w naprawdę dobrej jakości, a katalog gier jest całkiem bogaty. Do tego dochodzi też całkiem przystępna cena, a możliwość zabawy w gry z Game Passa to jest naprawdę duży plus i coś, co wyróżnia Boosteroid na tle konkurencji. Niestety nadal ta usługa ma parę większych problemów, między innymi jest to umiejscowienie serwerów, których niestety nie ma w Polsce, co dyskwalifikuje zabawę w niektórych grach. Po drugie, sama aplikacja ma też problemy techniczne, czyli m.in. brak obsługi skalowania DPI, czy też brak obsługi HDR. Do tego zdarzały się też umiarkowane problemy, jeżeli chodzi o grę w Octane. Po trzecie, w końcu brak tutaj też tańszego pakietu, który zapewniłby jakość Full HD. Obecnie dostępny jest, tak jak mówiłem, tylko pakiet Ultra, czyli ten najbardziej wypasiony. On jak na swoje możliwości jest całkiem tani, natomiast wielu z Was z tych możliwości i tak nie wykorzysta, także szkoda, że nie ma tańszego pakietu. Czy usługę Boosteroid warto jest więc kupić? No tutaj powiem tak, to zależy od tego, w co gracie. Jeżeli giercujecie w jakieś tytuły singlowe, czy też takie, które nie wymagają szybkiej reakcji, no to na pewno tak. Jakość obrazu i grafika tutaj stoją naprawdę na wysokim poziomie, wtedy z tej usługi jak najbardziej możecie być zadowoleni. Jeżeli jednak nastawialiście się na rozgrywkę w jakieś dynamiczne gry, jak na przykład Forza Motorsport, jak Counter-Strike 2, no to tutaj Boosteroid raczej nie spełni waszych oczekiwań, bo opóźnienie będzie po prostu zbyt duże. Jeżeli w przyszłości kiedyś pojawiłyby się serwery w Polsce, no to na pewno będzie lepiej, natomiast obecnie ich nie ma. Generalnie więc ta usługa jest po prostu niezła, a kusząc atrakcyjną ceną, może być ciekawą alternatywą dla kupowania naprawdę mocnego komputera, czy też nowoczesnej konsoli. Pamiętajcie jednak, że gry tutaj musicie mieć swoje, no chyba że zamierzacie grać tylko w te tytuły z Game Passa. A wy widzowie, dajcie proszę znać, czy korzystaliście kiedyś z usługi Boosteroid albo innych streamingów. Czekam na wasze odpowiedzi i jak zawsze chętnie z wami podyskutuję. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego filmu, jeżeli on się wam podobał, to zapraszam was serdecznie do obserwowania kanału, bo takie filmy będą się na nim pojawiać regularnie. Gorąco dziękuję też wszystkim wspierającym kanał, jestem wam bardzo wdzięczny za okazaną pomoc. Dzięki właśnie waszemu wsparciu przygotowywane filmy na kanale mogą być jeszcze lepsze. Także dzięki panowie, pozdrawiam i trzymajcie się.